Witam bardzo serdecznie w kolejnej części Zagramy w Bitka, Komisariat 69, dzień 7, wujek Timmy, Komisariat 69, dobrze. Dzień dobry, z czego żyjesz, McNab? Ja? Nie, Kelly, nie mogę nie wspomnieć o tobie. Aha, mam wieści z Baltimore. W sprawie Mike'a? Tak. Nasza gangsterka nie miała z tym nic wspólnego. Złapali tamtejszych podejrzanych. To powinno cię zainteresować, Kelly. Już wiem, szefie. To uważaj na siebie. Tymczasem wracasz na ulicę. Wyciągnij może kajety, bo będę mówił. Macie do wystawienia 8 mandatów za parkowanie. Jak usłyszę, że któryś bierze w łapę, to zasadzę takiego kopa w dupę, że wypluruje sobie buty pod trzewką jego czapki. Co złego, to nie my, szefie. Mamy też poszukiwanego. Dostaniecie jego opis i zdjęcie. Gość jest na celowniku FBI, ale my tylko pomagamy im w śledztwie, więc żadnych kurwa aresztowań. Upewniacie się, że to on i raportujecie przez radio. Miejcie oczy szeroko otwarte, starczy gadania do roboty. Chodźmy już, głodny jestem. Jak sprawnościówka, Szczepański? Wal się, grube kości mam. Nieźle poruchałem wczoraj. I co, dupa boli? Zapytaj swojej starej. Nie. Na moim rewirze znowu była strzelanina. Czarny miał 12 dziur po pociskach. Kupa roboty, co? No, najgorsze samobójstwo, jakie widziałam. Spłoniesz w piekle. Już w nim jestem. Przeprowadzamy się do nowego domu. Czujemy się zaproszeni na parapetówkę. Kraus, zdaje się, że twój kuzyn robi w nieruchomościach. Nie. Nie bądźcie tacy. A pamiętasz, jak prosiłem cię, żebyś mnie wypisał? To teraz masz. Chyba nie chcesz, żebym dla ciebie łamał przepisy. Niczego od ciebie nie chcę. Mogę cię pocieszyć, kotku. Debil. Miałem sen. Piękny sen, sir? Nie, wszyscy siedzieliście tu tak, jak w tej chwili. To źle? Tak, bo nawet w moim śnie się opierdalacie. No dobrze, no to idziemy na rejon. Ile to było? 8 mandatów, tak? Mam nadzieję, że masz tu już nowych przyjaciół. Tak, lepszych od ciebie, kutasie. Jak zwykle w formie, bardzo dobrze. Wiesz, co masz robić? Nie strać głowy. Okej, okej, na służbie, pamiętaj o mandatach. Ile ich było? Miłego dnia, 421. Kurczę, nie pamiętam, ale może już zaatakujemy tutaj tego. Wystaw mandat. Wystaw mandat, parkowanie wystawił, pach, pach. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Mi się wydaje, że to było chyba 8 mandatów, wejdźmy. Dzień dobry, panie policjancie, dzień dobry. Wpadłem sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, w najlepszym. Zjedz coś. Wrzuciłbym coś na ruszt. Dziś porchetta sandwich. Brzmi świetnie. Upłynęło 15 minut. Była znakomita, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Okej, okay, a my tutaj się od razu z wystaw mandat zajmiemy mandacikiem, holowaniem. Daj mi ten holownik. Okej, okay, okej. Okay. Mamy dwa mandaty, tu jest ten. Mandatów zaparkowanie 6. John Doe, 47 lat, poszukiwany, widywany był w okolicach Hard Rick Cafe. No to tutaj akurat jesteśmy. W odpowiedniej okolicy. Odnaleźć zaginione diamenty. Dobra. To my tutaj może zobaczymy sobie opony, jak wyglądają. Na razie będziemy się kręcić w tej okolicy. To może światła. Światła też sprawne. No to temu zobaczymy te opony. Ach, nie trzeba. Panie władzo, panie pisze, dogadajmy się, co? W jaki sposób? Dom 20. Lepsza kasa w kieszeni niż w budżecie. Odmów. Nic z tego nie biorę. Jeszcze, oj, 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 aleś brzydki język mi tutaj używasz, koleżko. Na szczęście, że ci go nie odholowałem. Idziemy do Rika. Dzień dobry, panie posterunkowy. Służbowo czy na kawkę? Tym razem służbowo. Przyjrzyj się, Rick. Kojarzysz tego gościa? Jasne. To pan John Dee. Świetnie. Bywa tu u ciebie w lokalu? Prawie codziennie.
w jakichś konkretnych godzinach przychodzi? Różnie, czasami wpada na przedpołudniową kawę o 11, a czasami po pracy około 5. A dlaczego pan pyta? Jest poszukiwany? Trwa śledztwo, dziękuję za informację. Dobrze wiedzieć. Przyjdziemy sobie tutaj o 11. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wyjdź. Nie, to trzeba. Tu jest gość. O, proszę. Potrzebny nam jest dzisiaj parking. Przyjedzie sam Don Tartaglia. Zajmiesz się tym? Podejmij się. Pewnie, jasne, kiedy będzie? Będą o 16. Potrzebujemy miejsca na miejsca parkingowego. Zwolnij je do do 15.30, tak? Postaram się to zrobić. Wystaw mandat, parkowanie, wystawił, pach. Już mamy 4 mandaty. I tutaj kolejny. O, holownik, holownik. Bym sobie zapomniał. Teraz tutaj chodź, wystaw mandat, parkowanie. Dobra, mamy być o 17, a tutaj o 15.30. Zwolnić miejsce parkingowe do, przegonić prostytutkę i dealerów z okolicy. Właściciel idzie. Ach, uciekł mi. Uciekł mi, uciekł mi. Ale tutaj mamy kolejnego. Kelly, zgłoś się. Zgłaszam się. Szef kazał ci przypomnieć, że masz kolejną ratę za 3 dni. Alimenty czy coś. Dobra, przyjąłem. Mówi, że 600 za 3 dni. Od kiedy 600? Ja tylko przekazuję. Wiem, wiem, bez odbioru. O kurde, niedobrze. Coraz więcej tych alimentów. Skąd ja wezmę tyle pieniędzy? Wezwanie, sprawdź opony. Opony w porządku. No to idziemy dalej. Zobacz tutaj opony. Opony w porządku. Opony w porządku. O nie, nie w porządku. My tutaj musimy wystawić mandat za ogumienie. I może chowujemy gościa, co? Pewnie. Jest. Potrzebny holownik. Zgłoś osobę. Tu 421. Widzę podejrzanego. Przyjęliśmy. Sprawdzimy go. No, praktycznie ten sam. Mam za nim iść, czy co? Nie lubię tych makaronów. Wygląda na ekshibicjonistę. No i poszedł sobie. A my tutaj wystawimy dalej mandaciki, proszę, wystaw mandat, parkowanie, rach, ciach, ciach. I holujemy gościa. Holownik, holujemy. Tego też może wyholujemy, no się solujemy. Parkowanie, o, proszę. Tutaj pogadamy z kolegą. Norma mandatowa wyrobiona. Zrozumiałem, 421. Lepiej, żeby skargi nie wpływały. Nie ma obawy bez odbioru. Holownik, kolejny, pyk. Tu centrala. Zaraportowałeś niewłaściwą osobę. Przecież wyglądał właściwie. Był podobny, tylko tyle. Oberwie ci się od szefa. Spoko, spoko. Posterunkowy Kelly? Słucham. Mam dla pana wiadomość. Od kogo i jaką? Od senatora oczywiście. Zawartość sejfu musi się znaleźć. To przyjacielskie ostrzeżenie. Nie mam żadnych niebanych diamentów. Kurwa, nawet ich tam nie widziałem. Diamenty to nie wszystko. To, no to co jeszcze? Niech sobie pan przypomni. Żegnam. Gościu, powiedz co tam było. To wam pomogę. Co tam, szefie, trzeba czegoś? Świetny towar za 20. Skorzystaj, odmów. Może innym razem. Louis, dzisiaj spotykają się makarony. Zainteresuj się. I co mam z tym zrobić? Czują się tu zbyt pewnie. Muszą zobaczyć, kto tutaj ma władzę. Co powiesz na 50? Podejmij interwencję, przegon dealerów. Nic wam do tego, spadajcie stąd. Dziękuję. I tego tutaj jeszcze wyrzucimy.
Wystaw mandat parkowania, wystawił kolejny rachciachcie. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie? Takie, które rymuje się z apówka. Wałówka? Nie, no co ty, kolego? Oni mnie tu mają na oku. Policja, ukradł mi radio. Który? Który ten? O kurcze, uciekł. Kradzież radioodbiorników przy 609. Zrozumiałem, jestem w drodze. Teraz już za późno. Jak on mi uciekł. Niedobrze. Wystaw mandat. Parkowanie. Pek, błagam. Ale nie ma o co. Ale naprawdę błagam, jak Amerykanina, błagam. Bez patriotyzmu, Bambo. Wypruwa mi pan flaki, umieram. No trudno, odpuść, bądź nieugięty. Przykro mi, taki rozkaz. Czy twoja matka wie, jak zarabiasz na życie? Pewnie, na pewno by się ucieszyła z tego powodu, gdyby żyła. No i baj, kolego, baj. Jak tu wygląda sytuacja? Jak wygląda sytuacja? Zwolnić miejsce parkingowe do 15.30. Do 15.30. Prostytutkę jeszcze muszę przegonić. Nie ma tu żadnej prostytutki. I dobrze. No, tutaj w porządku. Ale teraz wykorzystamy sytuację. Mandacik. Parkowanie. Pyk, panie władzo, dogadajmy się. Jak? No wie pan. 20, dam i po sprawie. Odmów. Nic z tego, normy wyrabiam. Cholerny służbista. Radzę uważać. Wystaw mandat, parkowanie, hop, hop, pyk. I holownik. Kolejny. Wezwanie przekazane. Kradzież radioodbiorników 609. Zrozumiałem, jestem w drodze. Tam kradną? To biegniemy. Policja. Ale ja już nie wiem, w którą stronę mam biegnąć. Biegnij tutaj, Kelly. Szybko. Zgłoś się. Pijany szaleniec zabarykadował się w domu. Razem z moim dzieckiem. Kamienica 615. Ale ja nie jestem negocjatorem. Jesteś na miejscu. Okej, damy radę. Ale ten czas leci. 615, ten kolega uciekł. Wystaw mandat, parkowanie. Rachciach, holowniczek. I 615 szukamy, tak? 615. Mhm. 600, mieszkanie 4. Mieszkanie 4, proszę. Nikt nie odpowiada. Spróbujemy gdzie indziej. Posterunkowy Kelly z interwencją. Proszę. Tu posterunkowy Kelly. Co się dzieje? Wnocha. Hej, pogadajmy. Nie foć tu. Poderżnął jej gardło. Panie policjancie, niech mi pan pomoże. Wujek jest bardzo zły, a ja nic nie zrobiłam. Zamknij się, suko. Spokojnie, pogadajmy. Przynieś mi flaszkę, to pogadamy. I hamburgera z dinera. Odmów alkoholu, zgódź się. Zgódź się. Okej, tylko nie rób nic głupiego. Tylko raz, dwa, bo nie będę długo czekał. Notka, co mamy zrobić? Kupić butelkę whisky, w motopolowym kupić hamburgera w Moonlook. Tutaj, szybko. Potrzebuję butelkę podłej whisky. Suszy i kasy nie ma, co? Bez żartów, sytuacja kryzysowa, a zapłaci i tak wydział. Muszę ratować dziecko. Alkoholem? Dowie się pan z telewizji. Muszę lecieć.
No i dobra, no i teraz musimy lecieć do Mudlouk. Szybko, szybko. Nie ma czasu. Czemu tak daleko? Tu jest. Kochaniutka, burgera z frytkami. Byle szybko. Od tego może zależeć ludzkie życie. Aż taki głód. Bez żartów. Sytuacja kryzysowa. Już się smaży. Czekam. Nie może być przecież surowy. Gotowe. Dzięki, zapłacę łapsy z wydziału. To służbowy zakup. Nie trzeba na koszt firmy. Dzięki. No to idziemy ratować dziecko. Numer 615. Normalnie sam zgłodniałem od tego. O, tu jeszcze może mandacik wypiszemy. Dziecko poczeka. Holownik. Pyk. W sumie tak jesteśmy na miejscu. Nikt nie odpowiada. Posunkowy Kelly z interwencją. Proszę, no to idziemy. Hej, już jestem. Wszystko w porządku? Masz flaszkę i szamę? Mam. Daj burgera. Proszę. A gdzie woda? Nie zostaniesz, póki się nie uspokoisz. Nie wkurwiaj mnie. Woda mnie uspokaja. A tak to ma... Ma, o kurde. A masz. O jocie. Zostaw ją. Nie bij dziecka. Ostrzegałem. Ale ty nie traktujesz mnie poważnie. Nie mam whisky. Masz. No dobra, masz szczęście. Daj mi się napić. O, teraz mogę się zdrzemnąć. Hej, dziewczynko. Chodź do mnie. Idę, proszę pana. On już będzie spokojny. Zejdź na dół do sąsiadów, ktoś się z tobą zajmie. Myślałeś, że można tak wykorzystać dziecko? A masz teraz ty odgłosy bicia. Masz za swoje. No i proszę, centrala, tu 421. Jaka sytuacja? Opanowana. Dziecko bezpieczne. Sprawca zatrzymany, ale spadł ze sodów. Biedaczek. Dobra robota, Kelly. Ja muszę ochłonąć, bez odbioru. Dzień dobry. Może hot doga? Pewnie, że hot doga. Tylko dużo musztardy, bez sałatki. Takiego lubię. I do widzenia, do widzenia. Tutaj wystaw mandacik. Parkowanie, hop, hop. Pyk. I holowniczek, holowniczek. Czy Stefan, ciotka do mnie napisała. No jak wieści z frontu wolności? Przeczytam panu. Drogi Stefanie, bla, 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 zaraz. O, dziękuję ci za kapustę, była pyszna. Kapustę? No dolary. A, rozumiem. I dalej podziękuj panu Kieliemu, tylko uważaj, nie mów mu za dużo. Z mundurowymi nigdy nic nie wiadomo. Dobra. A, ciotka ma lekką paranoję, jak wszyscy zresztą. A no takie czasy. Wspomoże pan słuszną sprawę? Pewnie, że wspomożemy. Masz, wyślij ciotce. Dziękuję. Wystaw mandat parkowania. Pyk, pyk, pyk. I holowniczek. Idziemy robić miejsce. Louis, a ty może... Chodź tutaj. Na dziś koniec. Ja dopiero zaczynam. Nie każ mi dzwonić po radiowóz. Masz tu 50 i daj mi pracować. Naciskaj, przyjmij, naciskaj. Centrala tutaj 421. Tutaj centrala, czego potrzebujesz? Niech wam będzie, nie ma mnie. Dobra decyzja. Dziękuję. Wystaw mandat. Parkowanie. Holownik. Zobaczmy opony. Opony sprawne. Może światła. Światła też sprawne. Sprawdź parkometr, sprawdź rejestrację. Kurczę. Mamy go. Pyk, pyk, pyk. Szybciutko, szybciutko.
Mamy gościa, jeszcze musimy tamtego zlikwidować. Samochód, szybko, szybko. Biegusiem, biegusiem. Mafia, kurde. Odjechał. Panie Kelly, nie tak się umawialiśmy. Proszę lepiej odejść. Wystaw mandat parkowania. Pyk. Holownik. Panie Kelly, mamy tu spotkanie. Proszę zajrzeć jutro. Okej. Jakiś problem? Luz, ja tym razem jako klient. Okej. Tutaj chodź. Wystaw mandat, parkomat. Kurczę, nie udała się sprawa z mafią, niestety. Nie ma komu pracować, a cały dzień sterczą. Holownik. Wystaw mandat, parkowanie. Pyk. Za chwilę tu powinien przyjść ten nasz koleżka, ekshibicjonista. O 5 miał być, tak? Za 15. Idziemy dalej, idziemy dalej. Pustki, pustki teraz tu są. Mam nową grę, 1942. Chce pan spróbować? Tam pograć dzieciakom. No i co? Odnaleźć to nie. No i nie ma tego gościa. Wystaw mandat. Parkowanie, holownik. I pyk. Może będzie po drugiej stronie. Teraz w sumie i tak za późno. Bo dzień się kończy. Ach, no trudno. Tu jeszcze chodź szybko, szybko, szybko. Ksiądz powinien odpocząć. Wygląda jak nawiany. No i nie wyszło. Mafia minus 25. Dzień 7 z nami. Wykonałem normę mandatową. Policja plus 5. Wyrobiłem podwójną normę mandatową plus 60. Dobrze interweniowałem w sprawie szaleńca zabarykadowanego z dzieckiem. Plus 5. Ludność plus 20. Nie zaraportowałem poszukiwanego człowieka. Nie zaraportowałem. Nieskutecznie interweniowałem w przypadku kradzieży. Za 3 dni muszę mieć $600 na alimenty. Dostałem wypłatę, nie wykonałem wszystkich wymaganych zadań. Kara, znowu kara. Dobrze. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie komentarz. Kciuka w górze. Ja już dziękuję. Do usłyszenia. Bye.